Droga przez mękę, tak w skrócie można określić codzienność mieszkańców ulicy Wroniej w Legnicy. Kiedy przed 2 laty na drogę Klepisko wreszcie wjechał ciężki sprzęt, by żyło i jeździło się tu lepiej, na Wroniej przez chwilę powiało optymizmem. Dziś mieszkańcy mówią tak. Ja mieszkam na wiosce. Tak, pomimo, że od 59 roku mieszkam w Legnicy, ale to jest wioska. Telefonów nie było, wodociągi ledwo nam zrobili. Drogę nam teraz piękną zrobili. No i o czym tu mówić? My nie mieszkamy w Legnicy. Cywilizacyjnie ulica Wronia rzeczywiście chwalić się czym nie ma. Razem z sąsiedzką Bocianią to jedne z nielicznych w mieście dróg szutrowych. Żeby dotrzeć tu pieszo od Wrocławskiej, trzeba pokonać ulicę Spokojną, pozbawioną chodników. Niestety wielu kierowców uczyniło sobie tędy skrót, przez co w pogodne dni wszędzie wokół unoszą się tumany kurzu. Jak przyjeżdża samochód, piratuje, to nawet nie wie, gdzie ma uciekać. Po tym, no, to jest droga przez mękę. Po nocnych opadach nawierzchnia jest mokra, jednak w dobrą pogodę, jak mówią mieszkańcy, nie ma czym oddychać, bo kierowcy, mimo ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę, jeżdżą z dużo większą szybkością. Chodzi o ten kurz, który, gdzie po prostu w momencie, kiedy jest ciepło, jest suchy asfalt, kurz się unosi na 3-4 metry. Nie można otworzyć okien. Trzeba uciekać do domu, siedzieć w domu po prostu, nie oddychać. Jak jest pogoda, jak jest tego słonko, to jest taki kurz, że niemożliwy pod kurz. Oburzeni mieszkańcy przyznają, że obiecano im asfalt, a to miało być tylko rozwiązanie tymczasowe. Co z tego, że my chcemy, jak nam zrobili taką drogę? No, to nie ma tutaj, żeby była asfaltowa droga. My się mamy cieszyć z tego, że kurz jest, wdychamy to wszystko. Głos niewielkiej grupy mieszkańców nie dociera do murów magistratu, który zresztą, o czym informuje miejskie czasopismo, ma kolejne drogi do przebudowy. A co zarząd dróg miejskich ma do powiedzenia na temat Wroniej? Poza tym, żeby mieszkańcy wzięli sprawy we własne ręce? Czy to rzeczywiście droga tymczasowa? Na jak długo ją przewidziano? Ja nie wiem, mogli wystąpić z wnioskiem do LBO o przebudowę ulicy. Jak zawnioskują, możemy wystąpić i zaproponować do planu budżetu miasta na 2018 rok, ale czy będą środki, to ja nie umiem panu na to odpowiedzieć. Środki środkami, obiecanki obiecankami. W ZDM-ie nie słyszeli ani o jednym, ani o drugim. Ja nie słyszałem takiej obietnicy. Jak widać, na razie na remont drogi nie ma co liczyć i mieszkańcy ulicy Wroniej będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Jest jednak nadzieja, bo wybory samorządowe już w przyszłym roku. Bartłomiej Rodak, Wydarzenia.